Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keepera. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Nie, moi drodzy, a w ostatnim odcinku był wyścig szczurów. Tak jest, udało się zrobić wyścig szczurów. Nie, ogarniam wazoniki. Tak jest, porcelanowe dzbany, przepraszam bardzo. Porcelanowe dzbany dla Adama. Tak jest, Adam to też jest niezły dzban, ale powinno się udać. Mam mu dać te dzbany, tak? Tak, bo mam się dostać w ogóle do jego domu. I jeszcze mam pogadać z Klotyldą Czarownicą, tak jest, żeby wyprostowała garb Konkolowi. Tak jest, bo Konkol też mi coś tam miał dać. Co on mi miał dać? Coś mi tam miał, kurde, sprzedać, tylko sobie nie mogę za Chiny przypomnieć co. Ale wiem, że to było ważne. Tak jest, to było do ogarnięcia. Więc póki dzień, tak jest, póki dzień, to jeszcze zahaczymy od razu o moją ulubioną wiedźmę. Zanim to nastąpi, dziabniemy sobie to oraz dziabniemy sobie miksturę hyżości. Tak jest, poproszę. I moja droga, poproś ją, żeby pomogła Konkolowi. Oczywiście, że tak. Ciekawe, jak mu tego garba wyprostuje. Jak się masz, skarbie? Czym staruszka może ci dzisiaj służyć? Klotyldą, miałabyś usunąć człowiekowi garb? Och tak, mi przykro, skarbie. A taki jesteś młody. Daj no, niech zobaczę. Nie, to nie o mnie chodzi. Nie o ciebie, dzięki niech będą pradawnemu Bogu. Taki piękny grabarz z garbem, afe. uwierz mi, to nie ja. Mój przyjaciel chciałby wyglądać tak jak wszyscy. Och, rozumiem, weź ten zwój z zaklęciem. Będziesz też potrzebował mrocznego organu. O kurde, tylko pytanie którego? No to nic, zabiorę wszystkie trzy. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Szybko poszło, bo myślałem, że znowu będzie coś ode mnie chciała. O, roztwór balsamiczny, no też bardzo miło. Dobrze, no to teraz cyk do miasta, co się tu będziemy opierdzielali? Lecimy do jego mościa Adama, Adama Gerncarza. Dostanie trzy ładne porcelanowe dzbanki, nie powinien narzekać, cwaniak. I on nam powinien dać kolejne artefakty, tak jest. Witam cię przyjacielu, pokaż mu wazony. Adam, popatrz tylko na te wazony, to dzieła sztuki. Wazony? To nie są wazony, tylko pokrzywione doniczki. Myślisz, że jak jestem głupcem i pijakiem, to możesz mi podłożyć te śmieci? Nigdy. Dobra, nie denerwuj się. Jakich wazonów potrzebujesz? Pięknych, rzadkich i drogich. Co do tych wazonów, kupuję je tylko po to, żeby je rozbić. Okej. A dobra, niezłe pieniądze, zgadzam się, sprzedamy mu to. Mogę porozmawiać z kupcem i zdobyć takie wazony, jakich potrzeba. Wspaniale. Kupca to ja mam, och panie, za 100 km dni, tak bym to ujął. No, ale mówiłem, że ten Adam to jest dzban i tyle. A matko, czekaj, białe proszek, białego proszku nie potrzebuję. Dobra, wkurzyłeś mnie, gościu, i to strasznie ci powiem, wiesz. O, co za garncarska lama w ogóle, nie? Czy ja tu mam jakieś pieniądze do zebrania? Poproszę, tak jest, pieniądze, ja lubię hajsy. No dobrze, kogo my tam mamy następnego? Do Miecia miałem wrócić. Dobrze, wrócimy do Miecia, tylko czekaj, gdzie do Mietka miałem wrócić? No właśnie, gdzie ja miałem do niego wrócić? Bo teraz też jest bardzo ważna sprawa, czy ja mam z nim rozmawiać w piwnicy, czy... W piwnicy pod tawerną, czy w piwnicy pod cmentarzem, wiecie o co chodzi? Zaraz sprawdzimy, czy Mietku z tobą mogę coś przegadać w ogóle. Daj mu pradawny kill. Nie, dobra, tego na razie nie mamy. Czekaj. Aha, no tak, bo ja przecież wykopałem gliniany garniec smoły na wzgórzu Wiedźm, jak dobrze pamiętam. Tylko w jakim, kurde, celu? No, to są, powiem wam, dramatyczne ataki sklerozy. Znowu, zresztą. Ale jakoś to przeżyjemy. Dobra, pogadam z Mietkiem tutaj. Może to ten Mietek ma mi coś na ten temat do powiedzenia. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak. Kurde, zwłoki. Ja je tu balsamuję ciągle. Czy ja tu coś jeszcze miałem zrobić z tymi zwłokami, bo nie pamiętam. O, czy tutaj zadziałał srebrny? Czekaj, zaraz to sprawdzimy. Dobra, ty już jesteś cacy. Nie, ty nie jesteś cacy. A, no tak, czekaj, synek, bo ja ci wrzuciłem... jakiś nieokrutny w ogóle ten...
Okrutny organ mroczny. Tak, właśnie zrobiłem. Zwłoki idą tutaj. Tak, chyba tak, jak dobrze pamiętam. Nie, kurde. To jakim cudem ty jesteś taki badziewny? A no tak, no bo tu masz, no, szału nie ma po prostu. A, no bo żeśmy jeszcze tłuszczu nie usunęli. No jak to tak można w ogóle? Dajcie spokój. Zero profesjonalizmu. No i teraz to lepiej wygląda. Dobra, zwłoki do przygotowania. Do wymiany na lepsze zombie. Tutaj chyba to zrobiłem? Ta, tu dałem uber jelitka. Zresztą te jelitka i tak zabiorę ze sobą. Zresztą serce wezmę każdy jeden. Wiecie o co chodzi. Każdy jeden organ. Jakie tu mamy ładne jelitka. O proszę, jakie ładne. Proszę bardzo. Ty chłopie, no ty się będziesz sprawował jako zacny zombie, jak myślę. Tu mamy plus 3, tu jest plus 2. No nie jest najgorzej. Dobra. I tu chyba mam, a nie, tu sobie leżą jakieś badziewne zwłoki. One mogą leżeć sobie razem z tymi tutaj. Dobrze, ogarnijmy jeszcze mroczne organy. Tak, potrzebowałbym jeszcze serducho, weźmiemy sobie mózg, bo to tak jak mówię, nigdy nie wiadomo, czego będę potrzebował. Zbliża się dzień astrologa. Tak, dzień astrologa, ale mogę iść do Konkola, bo jest noc. Jest noc? No zobaczymy, czy on już tam będzie o tej porze. Górski fort. Mój jesteś tu, Konkolku. Chodź tutaj, stary. Pokaż mu zwój. No i co? Co tak długo? Nawet z moją chorą nogą zrobiłbym to szybciej. Chcę się pozbyć garbu, to bądź cicho i słuchaj. Mam magiczny zwój, ale musimy jeszcze znaleźć mroczny organ. Mroczny organ? Łatwizna. Co chcesz? Serce, mózg czy jelito? No dobra, w sumie sam to przyniosłem, no ale dobra. Niech będzie, że serce. Czekaj tu na mnie jutro. Jezu, poważnie? Matko, przecież... No przecież ja mam te mroczne organy ze sobą po kigwizdek. Jutro będzie futro. Albo jutrze dwa. Kurde wafel, no. Czekaj, z tobą sobie chciałem gościu zagadać. Nie, z tobą nic nie mogę przegadać. No to spadaj na drzewo. Czekajcie, zaraz sobie przeminie dzień i teraz się zastanawiam, czy ja latarnika, co ja gadam, astrologa tutaj dopadnę. Czy on już się tam kieruje w stronę na z góry upatrzone pozycje, wiecie o co chodzi? Bo nie wiem, czy on już, nie, no chyba nie bardzo, że on tam dopiero będzie dreptał, albo już tam jest, no nie wiem, zaraz zobaczymy. Zaraz się dowiemy, czy on tu już siedzi, czy nie. A guzik z pętełką, nie ma go tutaj. Nie, to nie. Dobra, czyli ja muszę przyjść. A nie, przecież on tu od rana będzie. Boże, co ja gadam za głupoty. No oczywiście, że tak. Przecież on tutaj od rana będzie. Dobra, spadamy do ukochanego domu. Ty, no fajnie, ale z Mietkiem nie zagadałem, nie? O tym garcu. Ale ze mnie jest garniec. Ze zwłokami się powygłupiałem, a zapomniałem z Mietkiem pogadać. Co do królowej wampirów. No właśnie, Mieciu. Dowiedziałeś się czegoś od duchów? Oczywiście, jeden duch o imieniu William odwiedził kilku studentów i powiedział im, że ich wujowie zabili ich ojców. To niesamowicie istotne i to wszystko? Prawie. Jeśli chodzi o czarno-złoty płaszcz, to pamiętają jednego ducha dziwaka z lochu. Okej. Pojawił się tu tylko raz, to było przed wielkim wybuchem. Szukał tej samej kobiety. Zabrała mu nogę i nie chciała mu jej oddać. Okej. No cóż, dobre i to. Gdzie znajdę tego dziwaka? Seplenił, więc musi być na 8. piętrze. Aha. Nie pytaj dlaczego. No nie pytam. Naprawdę. I jeśli chcesz, żeby się pojawił, to potrzebujesz specjalnego amuletu. No proszę. Gdzie znajdę ten amulet? Cóż, możesz go sobie zrobić z ludzkich jelit, wosku i... tak, włosia komunistycznego osła. O kurde. Tak, po prostu nie pytaj. Matko, jaka to jest abstrakcja, co tu się dzieje. No, z tłuszczu, z jelit i... Jezu, z osiołem. No jeszcze osioła mi tu wpletli do tego wszystkiego. Dobra, to z kupcem to na razie nie. Zdobądź jego włosy, aby stworzyć amulet. Tylko jak ja to mam zrobić? Czy ja mam właśnie, ja mam go tutaj dopaść, jak on tutaj będzie przyjeżdżał. Ze zwłokami. Chyba tak to będzie trzeba zrobić, bo raczej tu nie mogę się skontaktować w żaden sposób z osiołem. Dobra, zobaczymy jak będzie.
No kurde, powiem wam, no wystrzeliły mi korki w tym momencie, nie? To co tu się wydarzyło. Czekaj, bo ja z tobą na przykład mam zagadać? Nie, ja to chyba, właśnie, gdzie? Czy to jest jakaś technika? Nie wiem, w warsztacie kościelnym może, albo coś takiego? Chociaż nie do końca. Z jelit tłuszczu i włosia osła. Nie wiem, rzucę okiem tutaj, ale to chyba nie będzie tu. No nie wiem, będę próbował amulet zrobić jednak przy stole jubilerskim, ale nie wiem, co jelita, tłuszcz i włosy osła mają wspólnego z jubilerstwem, ale okej. Chyba, że dopiero ta receptura mi się pojawi, kiedy dopadnę osioła. Też tak może być. No, tu mamy biżuterię. No, nie wygląda to za dobrze. Za dobrze. No, zobaczymy, jak będzie. W ogóle zobaczymy, jak przyjedzie. Kurczę, przyjedzie pan osioł. Czekajcie, grzech, grzech, grzech. Dobra, grzech mam, więc będzie trzeba się udać do. Będzie się trzeba udać teraz do astrologa. Tylko czy ja miałem coś mu pokazać, astrologowi? Czekaj, bo już jest bardzo dzień, więc on tam już powinien być. Dawaj latarnię. Jesteś tu, stary, chodź. Haha, witaj, młody druhu. Wspaniały mamy dzień. Od dawna nie czułem się tak pełny werwy. Córka złości się na mnie z powodu całej tej miłosnej afery. Rozumiem. Postanowiłem pomóc znajomemu w budowie latarni. Czeka nas dużo pracy, ale z chęcią pomogę. Okej. No dobra, nie wiem, o co chodzi. Spytaj, jak mu mija dzień. Co słychać, jak się masz? Skoro już pytasz, to bez zmian. Przeciętnie. Aha, już. Okej. Długo nie trzeba było, on tak zawsze ma. Wczoraj wieczorem nawiedziła mnie plaga szczurów. Zjadły prawie wszystkie zapasy i mam przeszywający ból w plecach. Chyba naciągnąłem mięśnie. Chciałem dzisiaj dłużej pospać, ale czułem wielki niepokój. Dzięki zielarzowi przynajmniej przez chwilę mogę spać spokojnie. Potrzebujesz czegoś, grabarzu? Nie, sprawdzam tylko, co u ciebie. Jeśli, no w porządku. Jasne, przyjaciele czasem to robią. Okej. O, w takim razie, jak się czujesz? Całkiem dobrze, astrologu. Aha, no to chyba sobie już pójdę. Tak, oczywiście. Miło było cię widzieć. No proszę, przyjaciele. Matko Cesarozmowa, jakie small talki w ogóle tu się odbyły, teraz to jest masakra. Dobra, czekajcie, ja muszę upolować osioła, to na pewno. Właśnie, mogę już użyć tych grzechów do leczenia Euryka. Tak jest, kolejny etap. To chyba już będzie w ogóle ostatni, jak mi się dobrze wydaje. Zresztą zaraz zobaczymy. Osioła jeszcze nie będzie, bo on zawsze pod wieczór tam nadjeżdżał, nie? O. To wszystko, Eurku. Udało mi się naładować resztę odłamków. Dziękuję, grabarzu. Zakończmy to, co zaczęliśmy. No fantastycznie. Ciekawe, co się stanie. Tak samo jak ostatnio. Usiądź, a ja włączę maszynę. No, zobaczymy, co się tu odstawi. Bo grzechów jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No okej, teraz były trzy. Przedtem były dwa i były jeszcze dwa. Jakoś tak to było? Czy któregoś będzie brakować? Euryku, jak się trzymasz? Dziwaczne uczucie. Czuję się tak lekko w środku, a jednocześnie jakby część mnie właśnie została wymazana. Grabarzu, dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Potrzebuję trochę czasu na odpoczynek i zaplanowanie kolejnego ruchu. Mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Co już dostaliśmy za achievka? Trzecia sesja terapii leczniczej. Leczenie się skończyło, ale Euryk nie wygląda na wyleczonego. No to ciekawe. Mamy naładowane odłamki, które mogę wrzucić do witraża. Tak jest, mogę wrzucić do witraża. Zastanawiam się, czy jeśli mam teraz zadanie z osiołem, to osioł tu będzie na mnie czekał. Bo szczerze, średnio mi się chce za nim biegać. Chociaż i tak w sumie z tym napojem hyżości to jestem dość szybki. Więc go raczej dogonię. Tutaj wstaw odłamek. No faktycznie, dwa ostatnie. Wstaw odłamek i ciekawe, co się stanie. Coś się stało? Nope. Nic się nie stało. Lenistwo. Okej, spoko. Co tam jeszcze mamy? Gniew to był. Aha, gniew to pamiętam. To był inkwizytor. Czekaj, sio mi z tym. Sio mi z obrazkiem, bo mi osioł ucieknie.
Kurde, dobra, jeszcze zaczepię o tą wiarę. No to wio. I lecimy. Osioł, czekaj tam na mnie. Czekaj, hopie, bo nie będę za tobą biegał. O, czekasz, no to super. Poczekaj chwilę, proszę. Osiołeczku, mój kochany komunistoty. Posłuchaj, to może zabrzmi trochę dziwnie, ale chciałbym kupić trochę twoich włosów. Wiedziałem, tak podejrzewałem, że twoja rehabilitacja była tylko podłym podstępem. Przeklęty kapitalista kolejny raz nie może oprzeć się pokusie ostrzyżenia uczciwego robotnika. Wiesz, kim jesteś? Publicznym wrogiem. Wstydź się, wstyd, wstyd, wstyd. Nie pluj na mnie, proszę. Źle mnie zrozumiałeś. Prosiłem cię, abyś uczynił mi zaszczyt. Umieszczę twoje włosy w ramce i powieszę nad łóżkiem, aby były dla mnie źródłem inspiracji do walki o moje prawa. To wspaniała myśl, mój dobry towarzyszu, żeby wszyscy byli tak pełni determinacji jak ty. Pozwól, że sam to zrobię, to będzie szlachetny ból. Nie mam pytań, co to tu się w ogóle odbyło w tym momencie. No dobra, mam ośle włosy. Muszę sobie jeszcze ogarnąć tak jelita z tego, co mówił Mietek, nie? Czy mam z tobą coś przegadać? Nie za bardzo. Czekaj, zwłoki może bym zabrał. Tu je damy. Ta, weźmy jakieś badziewniejsze jelitka. O, może te. Mamy tłuszcz, mamy jelitka. Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie wiem, gdzie bym to mógł wykonać. Spróbujemy. No nie wiem, no bo mi się, kurde, nic nie pojawiło. Muszę mieć amulet, żeby się dostać na poziom 8. Znaczy, mogę się dostać na poziom 8, ale muszę mieć tam amulet, tak? Czy w technikach coś się pojawiło? Czy tu coś ekstra? Nie wiem, czy tutaj nie będzie przypadkiem wykonanie czegoś takiego. No ale dobra, postacie. Z Mietkiem nic. Stwórz pogański amulet, aby przywołać ducha. No okej. Okay. Na czym, w jaki sposób, gdzie ja go mogę stworzyć? Warsztat kościelny sprawdzałem. A, nie, proszę bardzo, pojawił się tutaj. Z wosku, a nie z tłuszczu. A, widzicie. No dobra, no to jedziemy z tematem. Poproszę pogański amulet. O matko, no tego jeszcze nie grali. Dobra, to mamy. I teraz z tym mam się udać rzekomo na zanieść pogański amulet do ostatniego pomieszczenia na 8 poziomie lochu. No dobrze, no jest to do zrobienia. A wiecie co, tak... dla bezpieczeństwa ja myślę, że sobie zabiorę jeszcze trochę podków. Tak, zabierzemy sobie podki, bo tam nigdy nie wiadomo, co mnie tam może czekać. To są w końcu lochy. Chociaż no, one właściwie powinny być puste, tak? Te lochy. Więc zobaczymy. Tu mamy tu. I my idziemy na 8 poziom. Proszę bardzo. Jest 8 poziom. Witam serdecznie. Gdzie tu jest ostatnie pomieszczenie? To chyba będzie... Kurde, ostatnim pomieszczeniem chyba powinno być to wyjście, tak? Tak mi się wydaje. Tak jak mówiłem, szkoda, że tutaj nie ma mapy w ogóle tego podziemia. Przynajmniej wiedziałbym, gdzie teraz dyrdać. Bo nie, kompletnie, ani pół, nawet nie pamiętam, gdzie to było. Czekajcie, co my tu mamy? Tu żeśmy byli, tu jest wyczyszczone, tu mamy kolejny basenik, tu nie da się... A, tu chyba będzie prosta droga. Tutaj dalej. Chyba, czy wyjście było tutaj? Okej. Okay. Czy to jest ostatnie... O, to jest ostatnie pomieszczenie. Proszę bardzo. Kim ty jesteś? Nie, żeby mi to przeszkadzało, nieproszony gościu, ale dlaczego przyniosłeś to coś tutaj? Cześć. Och, masz na myśli amulet. Służy do przyciągania duchów. Amulet? Nie, żeby miało to jakieś znaczenie, ale widzę tylko obrzydliwą mieszaninę wosku. Włosów i ludzkiego mięsa. Gdybym wciąż żył, to wybuchłbym śmiechem, ale emocje są mi teraz obce. Okej. Okay. Może zmieńmy temat. Potrzebuję odrobiny pomocy. Okazywanie pomocy kłóci się z moją filozofią progresywnego ignorowania. W skrócie polega ona na tym, że nie dbam o nic i gardzę wszystkimi. O, to spoko. Mógłbym znaleźć twoją nogę i przynieść ci ją, jeśli mi pomożesz. Nie wierzę ci, nie potrafisz nawet wyobrazić sobie moich nieobecnych, lecz bolesnych cierpień. Jak każdy o dwóch nogach, a w razie gdybyś nie dosłyszał, powtarzam, nie obchodzi mnie to. Aha. No okej, okay, dobra. Jaki dziwak, no. Ale znam kogoś z jedną nogą, kto może tu pomóc. Okej. Okay. Aha, pasterz.
No proszę bardzo. No faktycznie, on ma jedną nogę. A tak to w sumie nie zastanawiałem się nigdy nad tym wcześniej. Czekaj, to jest co ja tu potrzebuję? Nie, tu już nie potrzebuję nic. Możemy stąd spadać do pasterza. Nie, jest noc, więc tu nic nie zrobimy. Latarnika ogarnąłem. Czekaj, do konkola chyba bym mógł teraz podbić, nie? Jezu, jak nie mogę tego tutaj zrobić? No ja zlituj, żeż się, proszę cię, dlaczego? Też wytłukłem tu już wszystkie potwory. O ki cholerę ci chodzi? O, o to mi się rozchodziło, dziękuję bardzo. No to idziemy do konkola. O, czy on ogarnął to serce, które sam też przyniosłem? Co do mrocznego organu? No. Weź ten, kilka dni temu wycięliśmy w pień watahę nieumarłych w okolicy przesmyku. Na co czekasz? Czytaj zaklęcie. Na pewno może powinniśmy omówić środki bezpieczeństwa. Czytaj albo cię zamorduj. Bum, 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 bam, bam, bam. Chcę od dziś być taki sam. O matko, jakie zaklęcie. Dziś taki sam, okej. Okay. Trzy razy, wiadomo. Coś poszło nie tak. Twój garb jest taki sam jak zawsze. Ale popatrz, teraz ty też masz garb. A patrz, tam garbate wiewiórki. Co? Nie widzę... Aha, okej, okay, już rozumiem. Ach, rozumiem. To zaklęcie sprawi, że widzisz wszystkich tak jak siebie z garbem. To iluzja? Ha, a myślałem, że wszyscy mają garby, ale byłoby super. No to chyba nie dałeś rady. Możesz zapomnieć o Kilofie. Posłuchaj, Konkolu, a co powiesz na darmowe picie w mojej tawernie? Cóż, Horadryk nawet mnie nie wpuszcza do swojej, bo niby straszę klientów. Jestem znacznie bardziej tolerancyjny w stosunku do garbatych. Okej, okay. To świetnie, ale ja jestem nietolerancyjny w stosunku do lichych gospód. Staw no, do swojej trochę porządnych stołów i krzeseł, a dostaniesz swój kilof. Jaki poziom muszę osiągnąć, albo coś? Ulepsz stoły i krzesła w swojej tawernie, a potem wróć do Konkola. A, panie, że taki bajer. Nie ma łatwo. A, to cwaniak. Czyli będę mógł jeszcze sobie bardziej upgrade'ować moją... Po co ja w ogóle? A nie, czekaj. Chodź tu. Poproś o pomoc z duchem. Widzisz, pogadam sobie jeszcze stary z tobą. Dobrze, dobrze się mi tu napatoczyłeś. Potrzebuję pomocy. Ma to związek z królową wampirów, o której mi powiedziałeś i... Czyżby zło jest już tak blisko? Rozumiem. Różo, różo. Ojej. O co chodzi? O co, kaman? Moja słodka wiewiórko, co się stało? Pora ruszać w bój, moja miła. Być może w mój ostatni bój. Przygotuj mój oręż i módl się za mnie. Chwila, chyba trochę przesadziłeś. O nie, czy to znaczy, że spóźnisz się na kolację? To znaczy, że mogę polec w walce. Dzisiejszy wróg jest potężniejszy od tych, którym stawiałem czoła do tej pory. O nie, nie opuszczaj mnie, co za głupoty. Cóż, pocznę całkiem sama. I co powiedzą nasi sąsiedzi? To mój święty obowiązek, ukochana. Ruszajmy, grabarzu, zgińmy jak bohaterowie. O, poszena, co to w ogóle był za tekst? Stań za mną, może zaatakować w każdej chwili. Tłumaczę ci... Już trzeci raz. To tylko nieszkodliwy duch, którego musimy przekonać, aby mi pomógł. Prawdziwe zło często przyjmuje nieszkodliwe formy i uwielbia odwracać uwagę. Okej, widzę, że pasterz to jest też faktycznie ciężki dzban. Ileż mam ostatnio gości, chociaż wcale nie zależy mi, aby ktoś mnie odwiedzał. Spójrz, pasterz ma jedną nogę. Zaufasz nam teraz? To zależy od tego, jak stracił swoją nogę. Ja i kilku innych dzielnych członków naszego zakonu polowaliśmy na dwa duchy. Polowaliście na duchy? On żartuje, nie słuchaj go. Jego nogę razem z dłonią i okiem zabrała pewna nieznajoma. Więc bardzo dobrze rozumiem twoje nieobecne, lecz bolesne cierpienie. Pomóż nam wreszcie. Powiedz mi wszystko, co wiesz o kobiecie w czarno-złotym płaszczu. No może się czegoś dowiem w końcu. Była bardzo dumna i apodyktyczna. Jej głos był jak grzmot. Używała archaicznych słów. Od setek lat nie słyszałem, aby jakiś żywy człowiek wysławiał się w ten sposób. Powiedziała, że mogę odzyskać swoją nogę w miejscu zwanym mglistym trzęsawiskiem. Proszę, odzyskajcie moją nogę z tego miejsca, błagam was. No okej. Okay. Chociaż jak już mówiłem, tak naprawdę mnie to nie obchodzi. No spoko.
Nie wiem, gdzie jest to mgliste trzęsawisko, ale słyszałem o nim. Jakieś 25 lat temu słynny uniwersytecki uczony, markiz Teodor Senior, znalazł tam księgę. A proszę. Czyżby chodziło o ojca markiza Teodora Juniora? No, wydaje mi się, że raczej tak. To była księga zła, pełna mrocznej magii. Nazywali ją Necronomikonem. Okej. Okay. Z tego co wiem, to ja chyba mam Necronomikon, ale dobra. Markiz studiował ją w sekrecie i w końcu księga doprowadziła go i jego żonę do szaleństwa. Byłem egzekucyjnym gierkiem w dniu, w którym inkwizytorzy sprowadzili ich do ognia. Ryczeli jak dzikie zwierzęta, próbowali gryźć strażników i wykrzykiwali coś o prastarej klątwie. Okej. Okay. No to grubo. Intuicja podpowiada mi, że królowej wampirów tutaj nie ma, a to oznacza, że musimy być, że musi być na innym poziomie. Okej, okay, no to jeszcze im przyjdzie badanie lochów? Smutna historia, ale zawierała wskazówkę markiza Teodoro. Może wiedzieć, gdzie jest trzęsawisko. Mogę też zapytać o to Klotyldę. Przez wiele lat mieszkała na bagnach. No faktycznie. Może coś być na temacie. Dzisiaj mamy dzień z mszą. Okej, okay, dobra. Całkiem to wszystko poszło. No dość tak zabawnie, no dość tak zabawnie. Czekajcie, to zrobimy to tak. Dobra, jesteśmy na miejscu. No dobra, no to do teraz do kogo się w ogóle udać? Do Klotyldy. Kupiec, nie, kupiec jeszcze nie. Dzisiaj dzień z mszą, to muszę pamiętać. Euryka mogę odwiedzić, bo dzień minął. Dobra, okej. Okay. Ulepsz stół, krzesła. Aha, no tak. Jeszcze. O, markiz. Dobra, teraz to mam w ogóle wszystko u wszystkich ze wszystkimi. Dobra, pogadamy z Eurykiem, bo z nim tu akurat mam najbliżej teraz. Zobaczymy, co mi powie. W ogóle, co się wydarzy, nie? On już jest teraz niby uleczony ze wszelakich grzechów. Więc. No właśnie, nie wiem, do czego to miało w ogóle zmierzać. Jak się czujesz, mój drogi? Dzisiaj doskonale, dziękuję. Wczoraj było mi trochę niedobrze, ale na szczęście tylko przez chwilę. Co zamierzasz robić? Jeszcze nie zdecydowałem. Chciałbym podróżować, zwiedzać świat. No wspaniale po prostu. To doskonały plan. Dziś wieczorem wybiorę się do wioski, a potem zacznę się pakować. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. No okej, okay. No ale domyślam się, że pewnie z nim będzie jeszcze coś, będzie na pewno. Dobra, lecimy do gadającej czaszki. Czy ja sobie tutaj mogę ulepszyć stoliczki, proszę mi powiedzieć? Stoły. A, widzisz, stół do tawerny, proszę bardzo, poziom drugi. Taki bajer. Czy ja będę musiał zburzyć stare, żeby postawić nowe? Kurde, nie wiem. Na szczęście jedwab mam. Na szczęście jedwab mam, bo go nakupiłem. Nakupiłem go nawet dość sporo. Przecież u kupca. Tak jest. Zaraz się to ogarnie. Ile mi się ten kamień będzie regenerował? Kurde. Te zwoje były lepsze. No, jakbym sobie... Tylko kurde, ja zwoje nie mogę wytwarzać. Tych teleportacyjnych, a szkoda. Nie wiem, dostałem ich właściwie kilka wtedy od markiza chyba? Czy coś takiego? A tak w ogóle markiz to też miał w czymś tam niby pomóc. Jakieś tam naukowe sprawy miały być chyba, czy coś w tym stylu? Z tego co pamiętam. Jeszcze jakbym skojarzył, gdzie dałem, cholera jasna, ten jedwab. A, chyba tutaj, do towarów luksusowych. No oczywiście, że tak. Tak, cyk. I ciekawe, czy to jest materiał budowlany. No oczywiście, że tak. No proszę bardzo. Jaką ja mam fajną torbę, jak mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. No to wio z powrotem do tej czaszki. Zaraz zobaczymy, co tam będzie trzeba z tym zrobić. Ulepszyć te stoły. Wtedy będzie można pogadać z Konkolem. Pokaż mi to, stół do tawerny. No nie gadaj, że ja to wszystko muszę wyburzać. Poważnie? O matko. Dobra, burzymy to. No ten jest na przykład za 5, a ten jest... A, no dobra, no to jest razy 2. Aha, ale jegomość sobie tutaj stoi, więc teraz... Będę musiał zaczekać. O, proszę się przesunąć. Bardzo fajnie. Dobrze, że ktoś o tym pomyślał. No co tu jest? No, bo już myślałem. Kurde, wafel. Belek mi zabraknie, panie, jak ja mogłem dopuścić do czegoś takiego? Taki fauks pauks. Plus 12, nie wiem dlaczego. Aha, no tak, bo było minus 2 za budowę. No okej, okay, dobra. No ładny stół, no kurde, nie powiem, bardzo mi się podoba. No to w takim wypadku znów muszę użyć mego wspaniałego kamienia. Do ukochanego domu udać się ja.
nie tutaj, wziąć sobie beleczki, bo mam, oczywiście, posiadam. A zabierzemy sobie ze 20, bo dlaczego by nie? A skąd mi się tu deski za... A, dobra, już wiem skąd mi się deski wzięły, bo przecież rozpracowałem... tak, czemu nie wiem, dlaczego mi tego nie wciągło tam i dlaczego mi nie... Przecież ja mam tutaj... Aha, dobra, pobrałem te belki. Dobra, teraz łapię, jak to zadziałało. Okej, okay, ma to oczywiście sens, jak najbardziej. Czekajcie, dobra, bo zapomnę. Mszę trzeba odstawić. W sumie ja bym mógł świecę od grubego kupować. Tak sobie myślę. Tylko z drugiej strony to jest bez sensu, bo ja nie zarobię tyle, żeby mi się to zwróciło, że to bez sensu jest. No, ja kupię 10 takich świec za więcej jak 15. Pewnie ze 20 srebra by to kosztowało, już nie mówiąc o tych. Nie, dobra, gruby, nie dostaniesz moich pieniędzy. Ja co najwyżej to sobie kadzidełka tu mogę odpalić. Nie wiem, po co to kliknąłem. Tak, 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 dawaj kadzidełka. Odpalamy kadzidełka i jedziemy z tematem. Odstawimy mszę. Szkoda, że ten witraż nic nie daje. Chociaż w sumie, czekaj, jest tu coś? Nie, no są tutaj tylko ilustracje. No dobra, szkoda. Myślałem, że będzie coś więcej z tego. Modlitwa kombinacyjna, poproszę. No, myślałem, że będzie coś więcej z tym witrażem. Nie wiem, tam błyśnie coś, wspaniałość kościoła i tak dalej, i tak dalej. Jakieś plusy może do wiary, w ogóle do tej mszy albo cokolwiek w tym stylu, ale widzę, że no niekoniecznie jednakowoż. Szkoda, troszeczkę bym powiedział nawet. No, spadajcie. Zostawcie kasę, wiarę żeście zostawili, także... Jak to mówią, krzyż na drogę i 2 złote do kapsy. Trzymajcie się wszyscy. Dobra, wiarę bierzemy. Ja mam... Dobra, mam wiarę, mam w torbie. Bardzo dobrze, jakkolwiek to nie brzmi. Dobra, materiały budowlane idą ze mną i idziemy poprawić sobie tutaj wygląd mojej tawerny. Tak jest. Stół do tawerny, proszę bardzo. Czy mi wszystkiego starczy? Tego 8... Dobra, na szczęście starczy. Z tego co widzę, to starczy mi tych desek. Chociaż tak, dostaję jeszcze kilka desek, jak rozbieram to. Ta... Aha, no okej, okay, dobra. Siomi stąd. Poszli. Żebym was tu nie widział. Dawaj, cyk. Jeszcze jeden. Nie wiem, bo jest jeszcze jedno osiągnięcie. Tylko nie wiem, czy jest przy 60. Nope, ona jest chyba przy 80, tak mi się wydaje. Prawdopodobnie tak, takie wielkie WoW i że w ogóle wspaniała jest, siomi stąd, że moja tawerna jest wspaniała. Cyk, dobra. I to będzie ostatnie ulepszonko, dobra, i to będziemy mieli z głowy. Teraz mam 75, tak jest, czyli tu będzie trzeba dostarczyć jeszcze jakieś artefakty i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to mamy ogarnięte. Torba budowniczego, poproszę tutaj to. A, gwoździe się już nie zmieszczą. No dobra, no to pójdziecie ze mną, co tam? Pogadamy sobie chociaż z Markizem. Obóz uchodźców. Panu Markizu. Gdzie wasz mość jesteś? Czy pewnie przy ulach znowu siedzisz, co? Nie, tutaj jesteś i pewnie będę musiał czekać. O, dobra, stanąłeś chociaż w miejscu. Co tu jest? To nie? Co do mglistego trzęsawiska? O, właśnie, tego się chciałem dowiedzieć. Co to w ogóle jest za miejsce? Markizie, czy jesteś gotowy porozmawiać ze mną o mglistym trzęsawisku? Wiesz cokolwiek o tym miejscu, grabarzu? Trochę wiem, to tam twój ojciec znalazł Necronomicon. Studiował go, a konsekwencje były okropne. Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, przez co musiałeś przejść. Byłem tam raz i przysiągłem, że nigdy więcej tam nie wrócę. To miejsce, w którym umiera wszelka nadzieja, trzęsawisko budzi w tobie ból i przerażenie i rozpacz. A nawet jeśli opuścisz je na zawsze, ono odnajdzie cię w twoich koszmarach. Brzmi to złowrogo, w takim razie możesz po prostu wskazać mi drogę i zostać tu. Masz prawo się bać. Bać? Ha! Nie mam prawa się bać ani być słabym. Jestem przywódcą tych ludzi. Oczywiście, jak mógłbyś pomóc im poradzić sobie z ich lękiem, gdybyś nie kontrolował własnego? No właśnie tak. Naszej rodzinie nigdy wszak nie brakowało odwagi i problemów z wątrobą. Okej. A więc postanowione. Ruszaj za mną. Wspaniale. Aha, no to jeszcze mnie tam przeniesie od razu. Fajnie, że nie musiałem tam gdzieś dreptać. Fajnie, ładnie to wygląda. Słyszysz to? Naruszyliśmy to miejsce. Budzi się. Nie powiem, że się boję ani nic, ale postaraj się działać szybko.
Zrobię co w mojej mocy. Dobra, zobaczymy. Trzęsawisko jest naprawdę straszne. Oby to się opłaciło. No, dość tu jest, kurde, ciekawie wam powiem. Powietrze robi się chłodne, magia oka zwróciła pewnie uwagę trzęsawiska. Do licha. Aha, czy tu mam jakieś trzy dymki? Dobra, zaraz zobaczymy, co mi oko wiedźmaka powie na ten temat. Co widzimy? Była tu kobieta w czarno-złotym płaszczu. Miała ze sobą księgę. To na pewno Necronomicon, który znalazł tu później markiz Theodore Senior. Królowa wampirów odprawiła rytuał, ale jaki był jego cel? Nikt tego nie wie, pewnie dowiemy się tego za chwilę. Popatrzmy tutaj. Co się okaże w tym miejscu? Co się działo dalej? Kogo złożyli w ofierze? Był tu magiczny lodowy pożar. Widzę niebieskie płomienie pochłaniające kość z nogi. Zdaje się, że to noga ducha z lochu. Wciąż tu jest zakopana w ziemi. No to tyle, dobrze. Czyli będzie można pogadać z duchem. Okej. Okay. Sobie wykopiemy. Kości z nóg, dobra. Jeszcze zobaczmy, co jest fajnego tutaj. No i to są akurat ciekawe informacje. To mi się podoba, nie? Tak jakieś tam te bzdury o zamienieniu strażników w żaby. Sześć wampirów stało tu w półkolu. Musiały odprawiać jakiś rytuał. Same zagadki, a żadnych odpowiedzi. Potrzebne informacje, no dokładnie. Widzę coś ciekawego. Proszę bardzo, jeszcze jedno info. Dawaj. Co tu mamy? Co mi powiesz na ten temat? Ukrywała się tu kobieta. Nie widzę jej zbyt wyraźnie. Szpieg? Wampiry ją zaatakowały. Leży bez ruchu, nie żyje. Podchodzi królowa wampirów, dostrzega kobietę, upuszcza Necronomicon. No dobra, no nie mogli tego zawrzeć jakoś w jednej tej informacji? W jednej chmurce, znaczy się. Sześć śladów spalenizny na trawie. Wampiry, królowa spaliła je żywcem. O, proszę. Nie rozumiem, to bez sensu. To szaleństwo. Trochę tak. O, i coś tu mogę jeszcze wydziabać. Zwęglony but wampira. Może mikstura pamięci pozwoliła mi to jakoś pojąć. Lepiej zrobię to gdzie indziej. Zęby aż mi dzwonią tu od zimna. Okej, czyli mamy to, tak? I żeby stąd wyjść, to muszę porozmawiać z tobą. Mogę już wracać, Markizie. No dobrze, to spadamy. Nie ma powrotu, człowieku. Staw temu czoła i pogódź się ze swoim losem. O, okej, chyba coś go opętało po mojemu. O czym ty mówisz? Czekam na to od tak dawna. Zemsta, największa obsesja ludzkości i najlepsza przeciw niej broń. Nie wiem, kim jesteś, ale opuść jego ciało. Nie zrobiliśmy ci nic złego. Byłam czysta i niewinna, póki nie przybyli ludzie. Zabijaliście się nawzajem, raz za razem skąpaliście mnie w swojej krwi. Chyba chodzi o puszczę, bagno albo coś takiego. Wypełniliście mnie swoimi głosami, swoją nietolerancją, swoją nienawiścią, ale walczyłem, opierałem się, aż przyszła do mnie ta kobieta, a jej mroczne rytuały okaleczyły mnie i zbezcześciły. No ładnie. A teraz dzielę mój ból z wami. Czekaj, mam dla ciebie propozycję, bardzo atrakcyjną propozycję. Po co karać tylko nas dwóch, gdy możesz zemścić się na setkach, a może nawet tysiącach? Rozwiąż prostą zagadkę, a sprowadzę ich do ciebie, a jeśli ci się nie uda, to puścisz nas wolno. Wysłucham twojej prostej zagadki, człowieku. Świetnie, oto ona. Jaka jest zasada działania wielkiego zderzacza hadronów? Okej. Okay. 3, 2, 1, przegrałeś. Okej, okay, spoko. Co się stało? Jestem taki osłabiony. Moje ciało jakby miał ręce i nogi z ołowiu. Wynoś mi się stąd, Markizie, szybko. O matko, jaki kniw. Ja się zastanawiałem, jaką on mu zagadkę zada w ogóle. O co tu chodzi, nie? Masakra. Wciąż słyszę ten głos w swojej głowie. Szepczę, że nie zasługuję na to, by żyć. Jestem złą osobą, złym dowódcą, jestem bezużyteczny i beznadziejny. Przeze mnie zginęli moi rodzice. Po prostu potrzebujesz odpoczynku, Markizie. Odrobina snu i poczujesz się jak... A co to? A już myślałem, że najgorsze za nami. Markizie, uciekaj. I miałbym zostawić cię z nim samego. Nie jesteś w stanie mi pomóc. Uciekaj, mówię. Okej. Okay. Założę się, że przysłała ich królowa wampirów. Boi się, a to oznacza, że jestem coraz bliżej. Aha, i że co? Ja go mam po prostu pokonać, tak? Że o to chodzi? Stary, no z czym do ludu, chłopie? Proszę cię. Muszę się pośpieszyć, to nie była jej jedyna zasadzka. Muszę przygotować jak najwięcej mikstury pamięci i przyjrzeć się temu butowi strzęsawisk.
No powiem wam, ludziska, że tu się fabuła normalnie zagęszcza. Zagęszcza się i to okrutnie. Bardzo mi się to podoba. Fajnie, bo trochę mnie zaczęło to już przynudzać z tą fabułą. O, a coś tu mogę wykopać? Zaczęło mnie to trochę przynudzać z tym, ta fabuła. Było to takie trochę denne wszystko. Aha, dobra, już wiem, gdzie jestem. A tu powiem wam, tu z tą wampirzycą, kurde, z tą królową jest całkiem, całkiem ciekawie. No zresztą też przybyło mi trochę, jakby nie było, przybyło mi trochę zadań. Konkol, tawerna i tak dalej, i tak dalej. Jest tego dość sporo, ale tak jak mówię, bardzo fajnie, bo zaczynało to trochę mulić. Dobrze, słuchajcie moi drodzy, no w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jaki subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.